Dobra, wydaje mi się, że teraz jest wszystko ok. Powinno być wszystko ok. Nie widzę, żeby klatki dopiło. A, i joke, żeby nie było. To nie jest tak, że od 30 minut miałem problemy. Te problemy, powiedzmy, dopiero co się zaczęły. Dobra, tak chyba będzie najbezpieczniej, jak to zostawię. Na wszelkich niech tu stoi. O, i tu się pojawiają. Ma złe przeczucie. Jeżeli tu jest moich magów umrze, to będzie im bardzo przykro. Ależ piękne pudło, mila ludzie. Bernadetta 12. Szkoda, że przy level upach się nie leczą, ale było fajnie. Czemu on zaczął strzelać Bernadette? Halo? Halo? Pamiętajcie o złotej zasadzie. Ufanie tej grze to bardzo zły pomysł. Znaczy nie, to nie jest nawet tak, że ja priorytetyzuję zabójstwa. To jest najgorsze. To bardziej chyba kwestia tego, że odblokował się ruch? Bardziej w ten deseń? I że przez to rzuciliście na Bernadette? Spróbujemy dotąd się ruszyć i zobaczymy. Ty też nie trafisz? Skurwysyn. Nie może być tak, że wszyscy nie trafią, prawda? Jedna rzecz mnie zastanawia. Bo to pokazuje, jakby on miał zasięg do tego. O tutaj na przykład. Tak to będzie bezpieczniej, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. Bo inaczej byłaby szansa, że on by podbiegł tutaj, strzelił magią, a potem ten by go dobił. No bo teraz... Teraz ten mag nie ma po prostu jak podbiec, żeby strzelić w Sylvana, żeby jednocześnie ten mag strzelić. Chociaż... Jeżeli ten mag podbiegnie tutaj. Nie no, nie wiesz, że ja jest aż na tyle mądry. AI nie może być aż na tyle mądry, prawda? Prawda? Doskonale. Problem zażegnany. Ciężko, ale zażegnany. Teraz jak go do końca zażegnać? To jest pytanie na dziś. Czy jestem w stanie zabić jego? Nie. Czy Belni jest w stanie zabić jego?
Nie. Czy Ben nie jest w stanie... dublując zabić jego? Dobra, i jeszcze drugim pytanie, czy ty dasz radę zabić jego? Tak. To nie były te staty, które bym chciał. Ona nie jest w stanie go zablokować. Ups. Ja sam mam problem. Mamy duży problem. Byłem pewien, że ona będzie w stanie zdublować tego swojego syna. Headshot nie zada wystarczająco i Deadeye tak samo. Dostaję mu 2 HP. Więc muszę próbować Gambitem. Jak nie Gambit, to trzeba będzie Divine pulsować. Okej, Gambit wszedł. Siła, proszę. Oh baby. Dobra, to skoro tą trudniejszą częścią się zajęliśmy, to teraz czas na tę prostszą. Tak, uważam, że to co jest tutaj jest łatwiejsze do załatwienia. Ja nie otworzyłem tej ksiąki, prawda? Ulala. Duża potęga. No come on. No come on. Aserazu tatakao. Czuję się oszkany. Nie, aż po takie rzeczy nie trzeba resetować. Spokojnie. Po prostu nadrobimy w najbliższej turze. Dobra, teraz tak. Czy ty jesteś w stanie... Tak. Doskonale. PCOP. Nie, to tylko tandy wystarczy. Co to więcej? Cuttinger chyba. I przy okazji chyba w maksową mąkę. Znaczy, jeżeli nie ma tak, że z tego czy innego powodu bardzo nam zależy, żeby skończyć misję jak najszybciej, to nie ma powodu, żeby ich nie otwierać. O, kolejne posiłki. Żegnam pana. Ja przepraszam, ale co to kurwa są za statystyki? Jezu! Tak się nie da pracować. Nie da się. Mówię wam, po prostu się nie da. Jali postacie reagują w zależności od tego, jak im się statystyki ułożą, lepiej albo gorzej. No w tym wypadku ewidentnie miał powody, żeby zareagować, że to było gorzej. Dobra, też startowanie. Wydaje mi się, że to ostatnia fala
posiłków. A, to jest site. Możemy sobie podejść. Edelgard idzie po skrzynkę. A my powoli idziemy dalej. No i myślę, że z tyłu już żadne posiłki nie będą przychodzić. Mam taką nadzieję przynajmniej. Nie wygląda. To jest to pancerzony żołnierz, więc nim się zajmie ktoś, kto ma magię. Albo dodatka, albo Konstans. Jedno złego. Gnajmy do przodu. Ja nie z tego co pamiętam, Gilbert nie musi przeżyć tej misji, ale dobrze by było, żeby przeżył. Dobra, słuchaj mnie, Edel, otwieraj to. Armor Slayer. Jest tam mieszka, dostaje bonusowe obrażenia na opancerzonych przeciwników. Całkiem użyteczne, nie będę kłamał. Ja nie lubicie też gadać. Nie, daj spokój. Skąd takie dziwne pomysły? Bo zapomniała, to nie jest tak, że ja zapomniałem, to ona zapomniała, potwierdzam. Zgadzam się z taką logiką. To się jeszcze nie ruszał, we śnie oczywiście. To się nie opłaca akurat. Więc mogę chyba odać na razie. O nie! Trafianie w F1BM-ie? Pierwsze słyszę. Tak, otworzyłem skrzynkę. Czy mi znowu dopił klatki? Dopiły. Przez chwilę. God damn it. Co się dzieje z tym? Nawet nie wiem, czy to internet, czy to Twitch, czy Kibielu, szczerze mówiąc. To jest najgorsze. Generalnie złota zasada, jeżeli chodzi o pancerzonych filterze, jest taka, że w 95% przypadku będą oni podatni na magię jako taką. Więc przynajmniej o tyle dobrze. Zastanawiam się, czy jakbym bardzo się upadł, czy byłbym w stanie Bernadetto atakować Miklana. Z dołu. W sensie. Podejrzewam, że byłbym. Tylko musiałbym się odpowiednio ustawić. Dedaj taki fajny. Dobra. Dodatko powiedz mi, czy wystarczy Thunder, czy nie? Zdecydowanie nie. Czy wystarczy Toron? Nie. Jesus fucking Christ. A już on jest zresztą mały. On ma 32 ataku. Czy mam limit tu? Nie, absolutnie. Czekaj, 32 ataku. Dodatka ma 32 HP i 8 obrony. Czy jeżeli dobrze liczę, to powinna to przeżyć. Nie jebłem się jeszcze, prawda? 19, no. Ktoś jeszcze się rusza... ta banda jełopów? Nie, druga. Znaczy w sobie banda jełopów. Kolpina. Dajer. O nie! O nie!
Potężne... 0. Dobra, czas baitować łuczników dalej. Wy do przodu, tylko poza zasięgiem łuczników cały czas. Nie mam zasięgu, żeby dziadnąć tego łucznika stąd. Jego dobijemy już. Pierścień celności. Nie pogardzę. Celność zawsze w cenie. Wow, no. Chcę, żebyś przeżył. To jeszcze raz głupie pytanie. Stąd nie. Wezwał się. Edel też do przodu. Na wszelki wypadek, jakby z tyłu coś chciało się pojawić. O nie, on trafił. Tylko nie to. Jezu, 15. Zapierdzielają te poziomy? Tu mam ich plan. 12. To jeszcze raz, wracając do mojego drobnego pytania. Taniocha! Nie martwcie się, nie będę tego robił. Nie wiecie co? Jak sobie myślę. Że ktoś tam mnie dzwoni. Nie mogę teraz. Jestem pewien, że to się nie skończy źle i żaden z moich magów nie umrze od łucznika, prawda? Prawda? Ale umrzeć nie umrze. Jak to mówią, nie kłamałem. Drugie pytanie. Miałem 7% szans na to, że Konstans umrze. Na szczęście nie wierzę w 7%. Dobra, teraz to już naprawdę mogę po prostu szarżować na Hama. To jest efektywnie samo, jakbym po prostu kazał wszystkim moim jednostkom iść do przodu. Więc równie dobrze mogę takim kazać iść do przodu. I tak będę chciał to robić, tak będę chciał to robić, więc... Ty jeszcze zaczekaj, reszta niech dalej szarżuje. Ten sznureczek tak się wolno będzie teraz ciągnął, Jezu Chryste! A co gorsza, oni muszą tu przyjść. Znaczy muszą, nie muszą. Powinni, to jest dużo lepsze określenie. Okej, on chce mi dojebać killa, to mi się bardzo nie podoba. Gilbert. Ja cię lubię, ale kurwa, szanujmy się. Kile są moje. Ale szrama, Jezu. Every single last of them. I on bije? Ja przepraszam? Okej, zostało mu 1 HP tylko dlatego, że jest bardzo śmieszny efekt, który sprawia, że przeciwnicy nie mogą umrzeć od ataku AI.
nie zamierzam aż do piknicy rozkorzystać. Przy okazji można było zwrócić uwagę na to, że Miklan dostał 10 obrażeń po swoim ataku. W pewnym sensie był to efekt lancy ruiny. Której to innym efektem jest taki mały tylobiask, który właśnie się dzieje. Na szczęście nie jest to nam dane te co ciekawsze obrazki. Dano jest nam za to bestia, którą jak zapewne możecie się domyślać, będziemy musieli się bardzo intensywnie zająć. Wiesz coś o niej? Satis nadaje drobniutki tutorial na temat potworów. Więc tak, z ważnych rzeczy. Bestie tego typu nie są takimi zwykłymi bestyjkami, tylko mają kilka pasków życia. Uwaga, uwaga, nie będzie pewnie wielkim spoilerem, jeżeli powiem, że zdecydowana większość ostatnich bossów ma kilka pasków życia. Jeden nie, żeby było zabawnie. Bestie dostają dodatkowe umiejętności w zależności od tego, ile pasków HP nie zdejmiemy, to też jest ważne. Czyli to nie jest tak, że po prostu za pierwszym paskiem będzie taka sama jak za drugim i za trzecim. Bestie są chronione przez bariery. I generalnie metoda jest taka, że jeden atak to pół bariery. Zniszczenie bariery sprawia, że bestia jest konfundowana i wtedy nie kontruje. Gambity zdejmują cały pasek bariery. Z tego pamiętam tylko na, powiedzmy, to pole, z którego atakujemy. Czyli dajmy na to, jeżeli użyjemy gambitu, który atakuje dwa pole, to chyba wchodzi za pełną barierę w jedno pole i za połówkę w pozostałe trafione, jeżeli dobrze pamiętam. Ale co do tego nie jestem 100% tak pewien. Jeżeli zniszczymy wszystkie bariery, to bestia nie będzie mogła się przez chwilę ruszać. Realnie bariery się regenerują jako tako, chyba że zniszczymy je wszystkie. Więc najlepiej postarać się zrobić tak, żeby bariery zniszczyć wszystkie, albo tylko tyle, żeby go po prostu zabić. Z gambitami jest jeszcze ta sprawa, że użycie gambitu działa jak taki pseudo-taunt. Czyli, że bestia zostanie zmuszona do zaatakowania przeciwnika, który użyje gambita na niej. Bestie mają też swoje specjalne takie, które bardzo często są AOE. I wtedy trzeba po prostu bardzo mocno uważać na to, jak nasze jednostki są ustawione. Opcje są dwie. Albo rozdzielamy drużynę tak, żeby jak najmniej osób odbywało, albo próbujemy je wytrącić tak, żeby nie mogły użyć tego ataku. Skąd to z tym wszystkim wiesz?
Okej, czyli tak zwany dowiesz się w swoim czasie. No dobrze. No tak, jedyne co możemy teraz zrobić dla Miklana to uratować go od jego cierpienia jako bestii. Jonzada, 12 razy 2. Nie chciałbym tracić Gilberta w miarę możliwości. Słyszałeś, Gilbert? Nie chcę cię tracić jeszcze. Więc przytankować mi możesz, jasne. Ale mimo wszystko preferowałbym, tak wiesz, no offense. Wolałbym po prostu, żebyś nie umierał. Edelgard będzie stała bardzo intensywnie z tyłu. Protagonistka sobie może podejść. Petra stoi za bardzo z tyłu. Serwek może też podejść. Kupię pytanie. Nie. Okej, nieważne. Nie byłem pewien co do jednej rzeczy. Bernadetta może bezpiecznie podejść, bo i tak będzie fokusowany Gilbert z tego co widzę. Niestety z dodatku już tak dobrze. Będzie. Nice. Wersja z tego co pamiętam ma też ataki zasięgowe, więc Gilbert nie będzie kontratakował. Jeżeli bestia zaczyna się tak świecić, tak jak teraz widzimy, to... Gilbert! Dzień dobry, czy zamówiłem właśnie bilety na salę samobójców? To, że on to przeżył, to jest czysty cud. W każdym razie przynajmniej o tyle dobrze, że ukruszył nam pół tego paska. No dobra, spróbujmy. Powiedziałem, spróbujmy. Jak to zrobić? Mógłbym na... A, ty nie masz gambitów. On jeszcze ma gambity. Ty masz gambit. Zastanawiam się, czy będę w stanie w ogóle zdjąć mu wszystkie tarcze. No, zobaczymy. Przegaj, potwierdzę, jak działają gambity dokładnie. Zostały zniszczone... Tak. Ta główna i ta z tyłu do połowy. Tak jak myślałem. Dobra, teraz tak. Chcę, żebyś ty dziabnął, tak? To mu zdejmie pół... Generalnie ważna zasada jest też taka, że żeby zniszczyć barierę, musimy mu zadać przynajmniej ten, powiedzmy, pasek obrażeń. Znaczy, jeden obrażeń, tak? Bo inaczej, nawet jeżeli zadamy... Znaczy, jeżeli użyjemy czegoś, to efektywnie nic nie zrobi, tak? To jest to. I jeszcze jednego potrzebuję. Najlepiej chyba będzie, jak Dorotka go strzeli po prostu. Pancerz zniszczony, czyli on teraz stracił turę efektywnie, jeżeli dobrze pamiętam. I przy okazji stracił też całą odporność, jaką miał, więc możemy go odstrzelić. Ten krytyk jest kompletnie niepotrzebny, biorąc pod uwagę, że niszczy mu dopiero pierwszy pasek zdrowia. A jak widać ma jeszcze dwa. Dostał teraz Magic Bind. Co to dokładnie robi? A jeżeli zaatakuje wroga, to ten wróg nie będzie w stanie użyć magii przez jedną turę. No dobra. Boję się o ciebie, stary, wiesz? To... Najgorsze jest to, że jakbym go nie leczył, to on i tak nie przeżyje. To jest frustrujące.
Gdybym miał coś jak Rescue, to może jeszcze by przeszła, a tak to... Ech. To parek tutaj wiele nie chciała. No dobra. Dobra, niestety działa tylko na osobę, która jest... O... kratko ode mnie, więc nie mogę i tak nic z tym zrobić. A was strzelmy go jeszcze raz. Nikad dostał poziom. Bestii wszedł ostatni pasek. Petra przeżyje na jednym HP-ku? Nie. A to ty go jeszcze rzuć, co się będzie. I zazwyczaj jest tak, że ostatni pasek HP-ków jest najdłuższy ze wszystkich. W tym wypadku bestia ma 77 HP na ostatnim pasku. Mam złe przeczucie. On by tego i tak nie przeżył. Chyba. Znaczy wiecie, mogę zawsze cofnąć do tury... Gdzie on jest? Michelda. I spróbować sfizykować, tak? I liczyć na to, że znowu nie trafi. Ale zaraz tego, że Gilbert to kompletna ciapa, kretyn i idiota, to będzie atakował mając 19 HP. Więc co ja mogę? No B. Mówię, no to jest najgorsze, tak? Że on wciąż próbuje... A, okej. Okay. To było dużo rozsądniejsze, bo dzięki temu on zaatakował wtedy, kiedy mógł dobić bestię. To było w sumie sprytne. I nie wiem, czemu o tym normalnie nie pomyślałem. Dobra, teraz bestia mi zabije Konstans nawet na pełnych HP-kach, więc nawet nie będę próbował. Bestia też, jak widać, nie ma już w ogóle tego pancerza, więc nie mamy jak jej osłabić w żaden sposób. Teraz tak naprawdę pozostała nam kwestia tego, żeby dobić jej ten ostatni pasek. To oczywiście nie jest takie proste, tak? Tych HP-ków wbrew pozorom trochę jest. Ja nie wydaje mi się, że powinniśmy w stanie i tak pobić tę jedną turę, którą teraz mamy. Jak nie tyle zdaje, to na pewno. Jeszcze jak krytnie, to już w ogóle. Udało się wszystkich uratować, może poza Miklanem? Przypominam, że Miklan był śmieciem, więc się nie będę kompletnie przejmował. Czy jakoś tak. Ale wydaje mi się, że to dobry moment, żeby sobie kończyć na dzisiaj. Akurat mamy zrobiony quest fabularny. Ogólnie takie tempo mi się wydaje, że póki powiedzmy te misje, które wykonujemy, nie są jakieś specjalnie długie, to że takie tempo jest ok, że jeden scene to jeden chapter. Chapterów jest dużo, więc to nie jest tak, że streamów będzie jakoś mało czy coś. Mamy jeszcze dużo do roboty, spokojnie. W każdym razie na dziś to było na tyle. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, po. Cześć.